Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skorpio i witam was w mojej obiecanej serii z Mafia 2. Przeważyło ilość głosów na Mafię 2, bardzo dziękuję, dlatego ja w zamian za wasze głosy będę dla was nagrywać Mafię 2. Ja już sobie tutaj trochę pograłem, ale nie tak bardzo, żeby się wciągnąć, a gra naprawdę wciąga i jeszcze raz wciąga. No to już zaczynamy nową grę, poziom średni. Dobra, tam kontynuujemy. Człowiek, który chce za dużo, ryzykuje, że straci wszystko. Oczywiście ten, który nie chce od życia zbyt wiele, coś tam. 2K Games and 2K Czech. Prezentują, przedstawiają Mafia 2. My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Away from Sicily, across the ocean, to start a new life in America. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American dream. It was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, oh shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Vito, this way! Throw me to bed! Stop! Let us shoot! Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. Now put your hands on the fence. I'm sorry. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war, and the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18, and anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? Okej, rozdział pierwszy. Stary kraj. Sycylia, lipiec 1943. Operation Husky. I was assigned to the 504th Parish. Dobra, szykuje się tutaj niezła wojenka. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily. But we got hit by flak. Damy radę. Way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance.
So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, he decided to return a favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Avete poi anche mu? Dobra, szykuje się akcja. No to strzelamy. Ciul! Dobra. Padać, suki. Edgy. Przeładowanie. Okej, wychodzimy. Już się tutaj... O kurde, ale dostałem. Dobra, ciszej tam. This guy's saying there's more troops headed this way. Terrific, all right. You and Williams take out the machine gun nests. Then find the prisoners. We're gonna need every man we can get. Thank you! Jak coś, to początek już znam, bo już mówiłem we wstępie, że grałem już trochę w Mafię, ale nie na tyle, żeby ją przejść. Oj. Kurde, synek. Nieładnie, widz. Dobra, jeden, przytrzymaj i rzut. Dobrze! Ale gruchło! O, miej podpałki! Adios. Tak, żyjemy wszyscy. Dobra, karabin. Ale ostra jazda. No, można podnieść broń. O, podnosimy, mamy jakieś pistole. Nie pistole. Wszystko podnosimy, co tylko się da. Dobra. Teraz trzeba pewnie tu podejść. Dobra, i strzelamy. Dobra. Gdzie wy tam jeszcze? Shotujecie tam. O, headshot. Przeładowanie. Dobra robota, żołnierzu Vit. Vito. Dobra. A tam trzeba iść. Pomyliłem drogi. Ale dostał. Krocze. No, jeszcze jeden. O, dobra. Pięknie. Czekaj. This is Sparto! I this is szmata. O, dobra. Nie wiem, coś z moją celnością jest nie tak. No ale to w dupie mam. Najważniejsze, że... A, zakładnicy padli. Niestety. Dobra. Teraz tu będzie nawalana. Czemu mi tak myszka skacze? Jakie... Dobra. Już bez żartów. No. Eda mu strzelaj, dobrze. Chwileczkę, przeładowanie. Przeładuj to. Jak należy. Chwileczkę, teraz przeniesiemy się tu. O, dobra. Dobra. I dobra. Poszło wszystko. O, jakiś inny karabin podniosłem. O, taki chciałem karabin. Dobra, bierzemy MG42. I napieprzamy! Oh yeah! Dobrze! Gincie! Tak jest! Ktoś jeszcze? Posmakować? Wojskowej zemsty? Dobra! Padać! Wszystkie ruskie, nieruskie! Nieważne. Padać co do jota. O tak. O.
ale pierdzielnęło. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Oni chyba po... Nie wiem po jakim mówią. Kurczę, w sumie. Ja nie żyję, nie strzelaj. Motyw ze Skyrima. Mieli mnie zabić, ale coś się spieprzyło. On mówi przez lejek czy przez ten dyktafon? Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. Dobra, szybciej, nie chcę usłyszeć tego wielszego biadolenia. Już. Sapete che potete fidarvi di me. A ten to po włosku już. Don Calò, the head of the Sicilian mob. Nie. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. Sycylii są te dziwaki wojskowe. Ładowanie. Okej, okay, jest ładowanie. Rozdział drugi. Nie ma jak w domu. No, dwa lata później. Empire Bay, 8 lutego 1945 roku. Podgłośnie trochę, bo cutscenki niektóre mogą chodzić ciszej. Ale to chyba raczej nie powinno sprawiać problemu. Nie wiem w sumie jak to będzie. Ale początek to zawsze początek, potem się będzie działo. A few years later the Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit. Then I got a month's leave so I could go home. At least for a little while. Fajna czapeczka. Vito, over here. O, kumpel. Joe. Hey, hey, welcome home, buddy. How'd you know? I got my sources. Come on, let's take a ride. Mm. Nice car. Comes with the territory. I know you're itching to get home, but first, let's get a beer. Yeah, sure. Starucha. O, piesio, jakiś biegnie sobie. Dobra, zimę mamy, chłód jak cholera. There it is, Empire Bay. Tell the truth, this is zarąbiste miasto, nie? Not like this place ever done here. Wieża, tam kolejne wieżowce. Samoloty, jakieś wieżowce. Papers say it's gonna keep up like this for weeks. Don't worry though, a drink will warm you right up. How long has it been since we had a drink together, Vito? 2 years? Co trąbicie? O, możemy zrobić widoki. Trochę jak Need for Speedzie. Ale nie. Ktoś tu przekroczył prędkość. No i mandat wlepimy. What was it like over there anyway? I kept reading the papers to see what was going on. And you know how much I hate reading. Yeah, I know. You guys kicked Mussolini's ass, right? Sort of. We had a little help from a guy named Don Calò. No shit, Don Calò. I heard of him. Really? You bet. I know guys like him over here. Wise guys. You work for him, you sit. The fuck with him, you die. Nice to see you've been busy. Yeah, and I heard you got a medal, right? From old man Patton himself. Whoa, so you're a real war hero, huh? Za to, że zabiłeś kilku sycylijskich ciumi? You screwed a couple of Sicilian broads and came home? Jaki people. Yeah, the old country. Over here you can screw anything with a heartbeat, no one gives a shit. What a country. Here's to dobra, the US of A and to having you back home. Dobra, kolejna cutscenka będzie. Salud. Na zdrowie. How come you're back? They let you out early for good behavior? Nah, I took a bullet a couple months back, spent some time in the hospital, and now I'm on leave. Wait, you mean you gotta go back? What'd you think? The war ain't over yet. You don't want to go back, do you? Nah, of course not, but what can I do? 1 minute. Wait right here. A co ja ci mam czekać? Boże, stary grubas. Laska jakaś tam jest. Hey, Giuseppe, it's Joe. Remember, pieprzyków trochę ma. The guy's name kolczyki. Is Vito białe. Stiletto. Kółeczka. Thanks, Giuseppe. All right, I'll see ruda, fałszywka. Nie, 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 takiej nie biorę. Nie zgadzam się.
Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh, whoa, whoa, did you just... Like I said, I know people. You get all the official paperwork tomorrow. When it comes to the right stamps and signatures, it's just a question super, of będziemy mieli papierkową robotkę. You're kidding, right? Isn't that a bit risky? It's me that could end up in a slammer, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, zdrówko. Thanks. Zdrówko, gul-gul. You're welcome. Tak, whisky zgadza się. You're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first I gotta go home. All right, you wanna ride? No, thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Come see me tomorrow. We got a lot to talk about. Can't believe you just got me out of the service. Thanks again. No problem. I'll catch up with you tomorrow. Koniec wojska. A ty, rudo fałszywko, pieprz się. Nie patrz się tak więcej na mnie. Aha, na tego grubasa się patrzy. Dobra, to dobrze. Ale ja chciałem kierować. Co to za... To to ma znaczyć, a taksi. No to rozumiem. Alright, thanks. Keep the change. O, 2,25, kurde. To ja tyle, kurde, za chleb daję, albo więcej. Dzień dobry, dzień dobry. Parę tych gum poproszę. You on leave or home for good? O, może jeszcze zgadać. Classified. So what's new around here? Tell the truth, not much. Everybody just wants the war to be over. And they're saying this is the coldest winter on record. No szybciej. Wish I had some good news. Gdzie te orbitki? Dawać. You and me both. All right, I'll see you. Nara, Paweł. Catch you later, buddy. Dobra, buddy, buddy. Vito, is that you? Hello, Mrs. Dzień dobry. Co to za stara sucz? It is you. You look so handsome in that uniform. Your mother must be so proud. Jakie piwko. And what about poor Salvatore Montemaggiore? How's he doing? A może jeszcze on ze śpierniczka? Nie, spieprzaj. Crazy broads really got Georgie by the balls, huh? A to co za dwa typy? Geje? O, coś kombinują, stare geje. Dobra, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Wita, wita. Kosmo, wita. A wy na co się tak patrzycie? Aha, na to się tak patrzycie. Uuu, ale zwygięcie. No to pan kierowca będzie miał problem. Co ja? Nie, znowu ta ruda fałszywka. Idę stąd. Idę stąd. Idź mi już stąd, Valihom. Bo jeszcze mi narobisz wiochy. The fuck? What the f... Co to ma znaczyć? Co to się dzieje? Dobra, ktoś tam wrzeszczy. Do domu idziemy. Fajna interakcja. Otwieramy drzwi na górę. Nie mieszkamy na parterze. To najważniejsze. Okej, okay, cutscenka. Hi mama, I'm back. Vito, Vito, my boy. My boy is home. I thought I'd never see you again. Francesca and me, we wait. Hey sis, what's going on? We wait for you. Tylko nie zacznijcie wiesz czego robi, no uwaga, uwaga. Francesca made a special dinner, zuppa di pollo. Zuppa di pollo? Lol. A, samo zdrowie. Chyba gówno. A, na zdrowie. Wow, looks good, Frankie. No pokaż mi to. It's a shame papa didn't live to see this. He would be so proud, Vito. Yeah, sure. Vito, fu, you know to wygląda jak jakieś flaki. Sorry, mama, sorry. Straciłem apetyt. Wydaj mi to gówno, już. Aha, modlitwa, ja pierdzie, a ja tu takie rzeczy odpieprzam. To. No, ameno. Dobra, teraz pieprzajcie. No i powiedzmy, że jesteśmy już po obiedzie, po obiad o kolacji. O, masz dla mnie łóżko, dzięki. Dobra, wstaniemy sobie. O, mamy kochane łóżeczko. Idziemy spać, pacierz, odmówiłeś. Na razie. A, jeszcze ziewnął ładnie. Mio bambino. Następny dzień. Okej.
This ain't gonna cut it. I gotta find a place to stay. Okej, okay, jasne. A, widać, że jesteś wierzącym, masz krzyż. Miło mi, miło mi. Teraz idziemy się jeszcze ubrać. Skórzana kurtecka. No, chcę skórzaną, aha, muszę wziąć, bo inaczej nie da się. No, ładnie mi nawet gierko chodzi, jak na średnie. Znowu kastenka so będzie. To go back soon? Actually, looks like I won't. Joe's taking care of it for me. Joe, you want to get into trouble again? Mama, would you rather me go back and get shot again? No. Exactly. No. Joe probably saved my life. Promise that you won't get in any more trouble with that, Joe. You know, your papa used to work for this man at the waterfront named Pappalardo. Pappalardo? He's in the union. Kto to jest? You could talk to papa. Him. Work hard like you were your papa. W ślady papy, a chcesz w papę? Please, promise me you go talk to him today. Okay, mama, okay. No dobrze, promise. Dobrze. Zapłacę za mieszkanie, opodatkuję wszystko, tylko nie męcz mnie. O, tak można wyjść. Tu mamy kuchnię, voila. Tu siedzącą starą marudę. Kibelek. O, możemy takie rzeczy robić. Odkręć kran. Myjemy łapy, zakręć kran. Wystraj się. Dowoli, dobrze. Uuu, ciemności! Dobra, wychodzimy. Zgasiłem po sobie światło przynajmniej. A nie, to co ta starucha nie zamknęła nawet. Wstydziłaby się. A czekaj. Jeszcze zamknę swój pokój, żeby nie było. O, dobra. Jak mnie te drzwi odepchnęły. Jaki lol. Sprawdzę, czy jeszcze mogę jakieś inne interakcje robić. Ale myślę, że nie. Zejdziemy sobie na dół jeszcze, bo ja wiem, co się zaraz stanie. I potem zakończymy sobie odcinek. Dobra, zamknę za sobą drzwi, żeby było kulturalniej. Co to za kolo wchodził? Sąsiad pewnie. Okej, okay, wychodzimy. Idziemy. I don't give a damn. I don't care if you gotta sell everything. Co to za kłótnia? Co to za typo? What the hell's going on here? Vito! You mind your business? Ty. Dupkiem ty mnie nie nazywaj, bałwanie. O, masz heada. No to się bijemy. Come on, Junior. I'm gonna take you to school. O, potańczymy. Scared a woman, huh? Ty. W głowie ci się nie poprzewracało? Kurde. Czekaj, spacją się unikało. Aha, tutaj możemy blokować. Masz tutaj, pospamuję ci takim kombosem. O tak! Lewy sierpowy. Cholera, musiał mi przywalić. O, ale zebrał. Dobra. To tak, to jest mój problem. No, kurde, MMA normalnie. Dobrze. Dobra, damy mu nauczkę. O kurde, trochę nam się w papę zebrało. Kurde, stary. A, dobrze. Kurde. Koleś musi odpowiedzieć za to. Dobrze, zaraz mu się tak oberwie, że się nie pozbiera. O, masz. Już szczęśliwy? Czapkę stracił. Won! Won! Paszą won! A ty od baby się odczep. What the hell was that all about? I'm sorry, Vito. We didn't want to bother you with this. Nie ma sprawy. Tell me with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right before he died, Papa borrowed money. A lot of money from a loan shark. Thinking he'd get a better job and pay him back. We found out right after you left for the war. How much? $2,000. Oh, what? Mordę. Shit. The worst thing is, this guy wants it all back by the end of this week. Otherwise, the debt goes up again. Uh-huh. I ain't gonna make that kind of money working at the port. Who is this guy? I don't know. Mama won't tell me. It's okay, Vito. We'll manage somehow. Dobra, wierzę don't worry. W ciebie. I'll take care of this. I promise. No i thanks, dobra. Vito. Take care of yourself. No, oczywiście. On mnie pocałował ramię? Przed ramię?
Tak to wyglądało. Dwa patyki. Dobra, zdobędziesz te dwa patyki, ale w następnym odcinku Mafii 2. Dzięki wielkie za obejrzenie pierwszego odcinka. Jeżeli wam się bardzo spodobała ta seria i jeżeli chcecie jej dalej, więcej, to napiszcie w komentarzu opinię. No to dzięki wielkie za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego odcinka.